No witam wszystkich towarzyszy, tu Gamers Den. Gramy, jak widzicie, w Sowietów. Szybki rzut oka na nasze całe imperium, jak zwykle. Co się pozmieniało? Zgodnie z radą jednego z was w komentarzach zacząłem budować tunele, znaczy tunel jeden dodatkowy drogowy, który jest tu. Nie znalazłem lepszego miejsca, żeby go zrobić, więc jest tu. Potem się tu dobuduje, może jakoś, chociaż nie, tu będzie za stromo pewnie. No to trudno, będą sobie objeżdżać naokoło. W każdym bądź razie tunel prowadzi stąd, przez tą całą górę i wyłazi tu. No i tutaj jest dobudowana taka droga, żeby było lepsze połączenie z tą całą nową mieściną, która tam jest. I ewentualnie do budowy jakiejś, jakbyśmy coś tam dobudowywali jeszcze, no to też tam jest. Do tego zrobił się już chyba, albo się kończy robić, rurociąg, który mi prowadzi od tych kiwonów zza jeziora do rafinerii. Tutaj jeden kawałek jeszcze został. Oni go budują sami, ja już tu nic nie kupowałem. Także całe materiały już tu są. Robotnicy jeżdżą z Wiraf, z tej małej nowej mieściny. Tamto biuro budowy tutaj przypisałem specjalnie, żeby woziło robotników, bo no wiadomo, tamte biura budowy są za daleko. No może jakby tunel wybudowali, to byłyby w stanie tu dojechać z pracownikami, chociaż wątpię, bo oni przecież pracowników biorą z jakiejś tam stacji kolejowej czy skądś z Luchaszyku. Więc zanim by tam zrobili tą całą trasę, no to najprawdopodobniej już ludzie by się powysiadali z tego, poznikali. Więc z Wiraf wwożą i tutaj spokojnie zdążają. Nie jest jakoś dużo tych pracowników, no ale powoli to idzie. W momencie, gdy ten rurociąg będzie już wybudowany, no to oczywiście skasujemy pociągowi ten przystanek tutaj. Nie będzie się już tutaj załadowywał ropą. No i mam nadzieję, że wtedy rafineria też będzie miała zdecydowanie lepszą produkcję. Tutaj już jest teraz dość sporo pracowników, więc nie będzie problemu. Do tego oczywiście postęp budowy tego tunelu już jest praktycznie na ukończeniu. Jak widzicie, zostało jeszcze tylko odrobinka do zrobienia. To dlatego, że oni tutaj mogą na budowę takiego długiego tunelu mogą wrzucić naprawdę sporą ilość ludzi. Jak widzicie, maksymalna ilość to jest 3000 pracowników. Gdyby tak zrobili, no to naprawdę to by strasznie szybko wybudowali. Tam w sumie, żeby go wybudować, było potrzebne chyba jakieś, nie wiem, 27 tysięcy roboczo dni? Coś takiego. Więc teoretycznie jest ze wszystkimi, powiedzmy, pracownikami dostępnymi na miejscu budowy, to byśmy to w 8 dni wybudowali, czy tam 7. Co ja mówię? 4 dni byłoby, bo w 4 dni przy 3000 robotników robimy, prawda, 28 tysięcy roboczo dni, tak? Zgadza się. No to byśmy zrobili w 4 dni taki tunel, ale tak czy siak bardzo szybko go zrobili, bo ja go zacząłem budować dużo później niż ten tunel kolejowy, a kolejowy tunel, jak widzicie, jest dopiero w połowie budowy. A to dlatego, że tutaj, właśnie to jest dość ciekawe, tutaj ciekaw jestem, czy mógłbym tu dopisać w jakiś sposób, no ale nie, bo nie ma połączenia drogowego. Więc nie da się tutaj dopisać pracowników z innych biur budowy. Mogą jeździć tylko te... pracownicy jeżdżą tylko tymi pociągami, więc chociaż tutaj jest napisane, że 1440 mogę pracowników mieć przy tym tunelu, to tak naprawdę maksymalna ilość to jest 40, bo tylu się mieści w biurze budowy. A on, ten pociąg konstrukcyjny, on bierze pracowników z biura budowy, więc więcej jak 40 pracowników na raz ja tam nie mam nigdy. Dlatego to tak dość wolno idzie, no ale jest już połowa, niedługo może to wybudują. Na razie jakbym chciał to kupić, to i tak pewnie jest warte z 300 tysięcy, nie? No 242, więc na pewno tego nie będę robił, niech sobie budują. No i zostanie tutaj jeszcze tylko taki kawałeczek drogi do zbudowania, ale ona już widzę się też robi. Tutaj są przypisane dwa biura budowy, które robią drogi, plus Wiraf, żeby wozić pracowników. Więc to się też robi, żwiru mają, jeszcze brakuje im tu 17 ton asfaltu, ale to w następnym etapie dopiero. Na razie muszą wysypać ten żwir, więc potrzebni będą robotnicy pewnie. Dobra, odpalimy czas, nie będziemy już pierniczyć. No i w dzisiejszym dniu trzeba się będzie zająć tak. W pierwszej kolejności trzeba będzie...
autosave. W pierwszej kolejności trzeba będzie dowieźć tutaj, zacząć tutaj już dowozić żywność i co tam jeszcze mamy, i mięso oraz alkohol do pubu. Sorry, przerwana smarka. Trochę mnie jakieś choróbsko wzięło, nie wiem co to jest. Korona chyba nie, ale tak czy siak jesteście przez internet bezpieczni, więc nie ma problemu. Dobra. Tutaj mamy jeszcze tą kopalnię, którą byśmy też chcieli kiedyś w końcu wybudować. Więc być może też zainwestujemy w drogę, żeby tutaj już ją zaczęli budować do tej kopalni. Żeby jakąś asfaltówkę już wypadało od razu zrobić. No i byśmy tu pewnie postawili gdzieś też niedaleko cały ten, całą tą resztę, czyli ze dwie przeróbki kruszywa i, znaczy przeróbki rudy i jakiś skład na węgiel plus elektrownia. No obawiam się, że będę potrzebował więcej pracowników, bo na razie to tutaj tych pracowników nawet na tym przystanku nie zbiera się tak znowu zbyt dużo. Jak postępy tutaj? No nie ma pracowników właśnie. No ale powoli, powoli się to jakoś tam robi. Tutaj nie ma stali, ale to mam nadzieję, że niedługo przyjedzie. Dźwigi się tutaj postawiły wszystko, ale stali nie ma. Dobra. Trudno. Tą drogę by trzeba wybudować jeszcze. Ja jestem chyba nawet skłonny ją kupić już, żeby... Tak, 400 rubli to mogę wydać. I wtedy będę mógł tutaj spokojnie już sobie dowozić mięso, a tutaj do tej stacji przeładunkowej będziemy dowozili żywność. I tym się zajmiemy w tym momencie. Więc musimy sobie kupić odpowiednie pojazdy do tego. W tym momencie mam tylko jeden depot, ale w sumie nie wiem, czy potrzebuję więcej. Niech oni sobie jeżdżą z tego depotu. Co to za różnica? Dobra. Więc tak, potrzebujemy zamkniętą skrzynię bodajże. Mamy taką W50, która bierze 4,5 tony żywności, ale zapierdziela przynajmniej 80 na godzinę. Ale jest jeszcze... Ta jedzie 88 i ma troszkę więcej żywności zabiera. Ta Skoda jest już o tyle gorsza, że ona jest strasznie wolna. Ale z drugiej strony zabiera 6,5 tony żywności. Zdecydowanie najwięcej. Z tym, że no, w tym przypadku akurat nie prędkość będzie ważniejsza, bo tej żywności oni tam nie są w stanie składować za wiele w tym domu handlowym. Znaczy tam 11 ton się chyba mieści. Akurat nie w tym dużym domu. A taki KAZ też 60 na godzinę i 9,6 tony. No i oczywiście nasza T-138 niezawodna jest idealnym połączeniem między ilością a prędkością, bo zabiera prawie 10 ton i ma 70 na godzinę. No i chyba się skłonię do tej akurat nie. No to dobra, to weźmiemy zamkniętą skrzynię. Taką T-138 znaczy. Okej, to będzie jedna potrzebna na żywność. Jeszcze jedna potrzebna na alkohol do baru, do pubu. I co jeszcze tam potrzebuję wozić? Mięso, a to już chłodnią to. Chłodni teraz też mamy parę do wyboru. No ale tutaj weźmiemy zdecydowanie tą, która bierze najwięcej po prostu rzeczy. Mimo, że jedzie 62 na godzinę, ale różnica już jest spora, bo druga w kolejności pod względem wielkości ładunku to jest ten ZU-130 i on ma tylko 3 tony, a ta ma 6,5, więc to jest dwa razy tyle. Więc weźmiemy i tak tą chłodnię, mimo że jest wolna. I jeszcze będziemy potrzebować cysternę jedną, żeby wozić paliwo na stację benzynową tam. Cysternę weźmiemy sobie oczywiście T-138, bo ona jest bardzo fajna i bardzo dobrze działa. No i teraz musimy tylko porobić im traski, więc tak. Ta kryta będzie jeździła po żarcie, tak? No to żarcie będziesz zabierać oczywiście stąd. No i będziesz jeździć
i będziesz jeździć tu. Tutaj ładujesz żywność, tutaj wyładowujesz żywność i czekasz na wyładunek. Ok, poszła. No to teraz tą drugą krytą zrobimy sobie od razu, jak już jesteśmy tutaj, to przypiszemy sobie to najpierw. A nie, ona miała alkohol wozić, sorry. To alkohol wozisz do baru, czyli tu chyba, tak? Tak. Wira w bar. Nie mogę teraz skasować, bo muszą być przynajmniej dwa przystanki, więc dobra. I alkohol bierzesz oczywiście też stąd. Teraz mogę to wykasować. I tak, wira w bar, wyładunek, alkohol, czekasz aż wyładuje, a tutaj załaduj alkohol i nie czekaj. I poszła. I jedziesz najpierw tu. Ok. Teraz cysterna. Cysterna jeździ sobie tutaj do Carnoë, to ona będzie miała najkrótszą trasę akurat nie. Tu jest zbiornik paliwa akurat nie. I stacja benzynowa jest tutaj. No i będziesz jeździć tak, bierzesz sobie tutaj paliwko, a tutaj robisz wyładunek i czekasz aż wyładuje. Ok, poszła. No i zostaje nam chłodnia. Chłodnia będzie sobie jeździła oczywiście z magazynu mięsa, czyli stąd. I ją akuratnie przepierdzielimy, tak jak wszystkie nasze mięsne sprawy, do tego domu handlowego bezpośrednio. No i tutaj akurat nie ma specjalnie dużo do wyboru, tyle tylko, żeby czekała aż wyładuje. I też poszła. Okej. No to dostawy mamy już tutaj ogarnięte, więc możemy tak. Możemy żywność im wycofać i mięso... A, mięsa i tak nie ma, to ciekawe. Mięsa nie ma, ale będzie. Zatwierdzamy plan zakupów, to jest jedno. Stacja benzynowa. Nie kupujesz już paliwa, zapomnij. I... Coś jeszcze było? Bar. I bar. Bar nie kupuje alkoholu. Okej. No i pięknie. I tu wioseczka już jest jakby ustawiona. A co on tu robi? A tu już z mięsem ktoś jeździ. O. Jeździ, ale nie ma mięsa. Oj, oj, oj. A co jest? Nie ma mięsa w magazynie? Czemu on się nie załadował tam? Dobra, to niech... Zaraz go tam przekierujemy gdzieś jeszcze. Zapomniałem o tym, że dałem tam kogoś do tego mięsa. To jest rafineria, to nie to. Jak z tym mięsem tu? Nie, no jest 75 ton mięsa. Co on odpierdziela? A, no to może jednak było tam mięso. Dobra, to niech jeżdżą w dwójkę, bo mięso może za szybko się kończy i nie są w stanie... Znaczy, że w trakcie ich drogi w jedną i w drugą stronę mięso pewnie się tam kończy już, więc... Albo... Nie no, załadunek ma ustawiony w magazynie mięsa, a wyładunek w domu handlowym, więc wszystko się zgadza. Więc nie powinno być problemu. Jak ten? A ten też nie wziął tego mięsa. Dlaczego oni nie zabierają tego mięsa? A teraz może pojechał na stację benzynową akurat. Zaraz sprawdzimy. Nie, pojechał w piździec dalej. Dlaczego on nie zabrał tego mięsa, ty? Coś się zebździło, ty, z tym mięsem. Wracaj się tu. Aha.
Aha, nie ma paliwa rzeczywiście. Ale gdzie on jedzie, na jaką stację? On jedzie? A, tu jedzie na stację, dobra. Dobra, dobra, wszystko się zgadza. To był tylko brak paliwa, jest okej. A jak tu z ludźmi na tym przystanku? Tu jest 40 robotników, to jest sporo. Pasażerów też dość sporo. Trzeba by tu chyba jeszcze jeden autobus pierdyknąć. Bo nie wykorzystujemy tych robotników za bardzo. No, chyba że są żniwa, no to wtedy akurat nie oni tu wożą na przystanek i pomagają w żniwach. Dobra, jak to tu wygląda? Tu nie mamy płodów rolnych w ogóle. Tutaj też nie mamy płodów rolnych. O, mordę jeża. Kolejka tutaj jest ustawiona do tego silosa jak dzwon. A jak tu? No i tutaj też się skończyły płody rolne. Psi. No to mamy, że tak powiem, mały problem. Mamy niewystarczającą produkcję płodów rolnych. No to trzeba będzie postawić znowu ze dwa kołchozy. Tu jest jeszcze trochę miejsca. Można stawiać. Cholera, myślałem, że to wystarczy na jakiś czas. No jednak jest trochę tych pól. Ale widzę, że nie bardzo. Czy tu już mają. Prawie się już pokończył wzrost na niektórych polach, więc będą zaraz zbierali. No ale jeśli oni wyczerpują cały ten zapas, to niedobrze jest. Dobra, chwilowo wrzucimy zakup płodów rolnych. Zobaczymy, na ile pieniędzy nam to pójdzie. Cena za tonę 40, więc nie jest tak drogo. No ale oni potrzebują tak sporych ilości tego, więc podejrzewam, że może to jednak trochę kosztować. Niech się to ruszy. Jak tutaj w ogóle? Hodowla zwierząt. No, w zagrodzie nie ma nic, więc trochę mięsa jeszcze zostało. Dobra. No, kasa spiernicza jak tralala. Dobra. No, będziemy widzieli, co się będzie działo. Jak tunel? No, już prawie. Już tam walcują. Tutaj ta droga też już się kończy budować. A jak nasz cudowny rurociąg? No z tym jest troszkę gorzej, widzę. Jedzie tu jakaś skodzina. 7 robotników, szału nie ma. No ale dobra. No to trzeba będzie, zdaje się, poszerzyć farmy o następne tutaj rzeczy. Cholera. Ciężka sprawa. Myślałem, że tych farm to już mi wystarczy na chwilę. No ale dobra, no jak nie, to nie. Na szczęście tam nie trzeba za bardzo pracowników, więc mogę to postawić naprawdę w rejonie jakimś takim bardzo odległym. Od wszystkiego. Potem sobie i tak to mogę wozić ciężarówkami albo pociągiem, albo czymkolwiek. Raczej ciężarówkami. I będzie dobrze, tylko że no kurde. Tu się tak to pięknie zbierało, już był prawie pełny ten silos, a tu nagle puściutko. I o co kaman? Czy akurat nie się tak złożyło, że wszystkie te pola naraz mają w tym samym czasie zbiory i po prostu przez dłuższy czas nic nie zbierali? Czy o co biega? No ale tak nie ma do końca, bo ten wzrost, widzę, jest tak podzielony. Na różnych polach, w różnych czasach to powinni zbierać, więc. No nic, no dobra, niech kupują. Na razie. Póki co, jak będzie dużo, to przestaną kupować. Ale trzeba, myślę, nad
tym popracować i trzeba tu zaplanować znowu dwa kołchozy i ten, i pola. Więc zaczniemy od kołchozów, połączonych oczywiście ze sobą silosem jednym. Dobra, zacznijmy, bo widzę, że to jest... I tak będzie potrzebne, i tak będzie potrzebne. Jakbyśmy mieli nadmiar, to zaczniemy to eksportować i też będzie dobrze. Żywność, kołchoz. Byśmy sobie tu... A, bo dobra, nie będziemy wyrównywać terenu, bo jest w miarę płaski. To niech sobie już przy samej budowie niech się już po prostu wyrównuje. No, tu akurat nie jest płaski. Haha. No to świetnie. No to może jednak wyrównajmy teren. Oj, to jest straszna górka. Ale to pola na tym elegancko staną, tylko żeby mi się tu zmieściły, wiecie co, kołchozy same. Nie no, dobra. Kołchoz. I jeden musi być tu. Okej, a drugi musi być w drugą stronę. A, teraz może silos sobie tu jeszcze pierdyknijmy. Tu. Dobra, i następny kołchoz. No tak, żeby się połączył z tym silosem, no to musi być gdzieś tu. Płaski teren jest potrzebny. O, w mordę, czemu nie masz płaskiego terenu, no? Dobra, jak potrzebny jest płaski teren, to wyrównajmy troszkę. Będzie już na tyle płaski, żeby było git? Tak. No to fru. I tu go postawimy, dobre. No i teraz drogi, co ciekawe. Zrobimy tu od razu asfaltówę. Więc tak, tu sobie będzie szła. Tędy, tędy, potem tutaj podepniemy. Z tym będzie najgorzej, bo tutaj jest za stromo, żeby puścić drogę zapewne. Jakbym zgadł. A ciekawe, czy tu by się dało. Wygląda, że tak. Okej. No i teraz tu się robi taki kijowy zakręt, więc zrobimy sobie już takie połączenie. Porządku i tutaj ta droga, okej. No i dobra, póki się to wszystko nie wybuduje, to na razie sobie dajemy spokój. Dobra, buduj to wszystko w cholerę. Oczywiście musimy przywiązać tutaj jakieś biuro budowy, więc jeśli chodzi o drogi, to to będzie to biuro, plus to biuro zmiergieni, które ma zdecydowanie bliżej. No ale tak czy siak musi jechać po materiały do centrum naszego budowlanego, więc na razie zróbmy tak. Miergienie się już samo tu chyba przypisało do tego, bo ma blisko, więc nie ma problemu, natomiast to drugie to niekoniecznie, więc... Aj. Więc przypiszemy tutaj i tutaj na razie. I niech robią te drogi, bardzo ładnie. No, tu jest już troszkę ponad ten nasz zakup, więc troszkę się tam nazbierało, ale już jedzie jakaś ciężarówka, więc zaraz to... A, jeszcze dosypali coś, dobra. No, grunt, żeby tu mieli z czego robić, bo naprawdę... No i te płody rolne to zasysają w takim tempie, że daj pan spokój. No, mięso też już tu widzę, pobierają dość mocno. Dobra, zobaczmy w takim razie, co z naszą nową osadą tutaj. Tutaj nasza nowa osada już jest prawie że skończona. Nie wiem, ile tu pracowników. Na razie nie ma pracowników, bo wszyscy idą na te budowy, które tu są w zasięgu. Więc pod tym względem jest trochę lipa. O, i wybudował nam się już tutaj
piękny nasz drogowy terminal, ale nie mamy tu chyba połączenia międzyfabrycznego. Aha! Jak ja to zbudowałem, panie! Chyba mi się coś tu pomyliło z lekka. Dobra, jest jeden mankament. Ty, gościu, musisz odejść. Ty też. Teraz może się uda jakieś połączenie zorganizować, ale nie wiem. No nie. Jak ja to wybudowałem przecież, kurde? Coś mnie tu nawiedziło strasznie. No to trzeba to przebudować. Obawiam się, że ze względu na swój błąd... Co jest? Ze względu na swój błąd to po prostu wezmę to i... Chociaż nie wiem, tu było chyba... A, było połączenie. O, ja pierdzielę. To moment. Moment. Może się uda to wczytać jeszcze? Momencik. Bo tam chyba był autosave zaraz przed tym. No dobra, to już mamy zrobione. Teraz sprawdzę tylko, czy już przypisałem budowy. Ale tutaj jest wszystko, tak. Tylko połączenie jest niedopisane do żadnej budowy, więc trzeba by je zrobić. Jest potrzebny żwir i asfalt. Dobra, weźmy tą z par dubic, powiedzmy. No, przecież wiedziałem, że nie mogłem tego tak budować dziwnie, żeby nie było połączenia. Niech buduje. Okej. A, i tu z mięsem już jeździ też ciężarówka. Elegancko. I wyłączony jest zakup na mięso. Tak, tak. No to git. No i jeszcze trzeba będzie w końcu zrobić produkcję ubrań na przykład. Nad tym się chyba skupimy też, gdzie by to postawić i co, jakby to robić. Bo ubrania potrzebują płodów rolnych, chemikaliów, chyba najpierw tekstylia trzeba zrobić, a potem z nich się robi ubrania. Więc najlepiej by to było gdzieś w tym rejonie pierdyknąć, nie? Bo tutaj jest fabryka chemikaliów i do płodów rolnych też jest dobry dostęp. No dobra, będziemy widzieć, nie? Jak tutaj z ziarnem, no jest 32 tony, więc oni to transportują powoli w tę stronę. Tutaj mamy już 74 z powrotem, czyli tyle co kupuje. No trudno. A, jeszcze tutaj unowocześniłem troszeczkę nasze te dwa kołchozy, mają nowsze kombajny, nowsze traktory i nowsze ciężarówki teraz. Coś tu się zbiera niby. Dobra, no to co? Planujemy budowę jakichś tych, nie? Jakichś fabryk tekstyliów. Jak tunel? Tunel zrobiony. Tunel gotowy, można jeździć, tym że tutaj oczywiście ta droga jeszcze jest potrzebna. A droga już jest praktycznie na ukończeniu. 16 roboczo dni zostało. Ile za kasę? Dobra, 300 rubli. Skończymy to. No i teraz będą mieli zdecydowanie bliżej w razie jakiejś budowy do Wiraf. Dobra, a w Wiraf jak sytuacja? Tutaj droga się buduje jeszcze. Dobra, mamy 150 tysięcy. Powiem tak, wybudujemy te drogi. Dojazdy wszystkie wybudujemy. O, ten tutaj ma dojazd, dobra. Ten nie ma chyba w ogóle dojazdu zrobionego, momencik. Tak. Tu sobie trzeba to dopiero zrobić, okej. I tutaj jeszcze ten kawałeczek trzeba zrobić, okej. Mamy wszystko i teraz trzeba tylko przypisać biura budowy do tych wszystkich budynków tutaj. Będziemy mieli całe miasteczko zrobione.
Więc tak, bierzemy sobie to biuro budowy, to i to. I jedziemy do Wiraf. I przypisujemy tu. Tu. Oraz tu i tu. Okej, to biuro budowy się powinno samo przypisać, bo ono ma wyszukiwanie, więc tak, ono sobie poprzypisywało się samo. Jest dobrze. A jak nasz rurociąg? Rurociąg skończony chyba, tak? Nie, jeszcze nie, jeszcze tu kawałeczek został. Jest 5 robotników na placu budowy, zostało 171 roboczo dni, więc w tym tempie będą robić jeszcze miesiąc ten cały rurociąg, ale w końcu zrobią tam spoko. W sumie gdybym go chciał teraz kupić za kasę, to też jakoś dużo bym już chyba nie wydał, nie? 3,5 tysiąca. No to zdecydowanie mogę się poświęcić. I teraz jak weźmiemy sobie ten pociąg, który tu jeździ właśnie, to kończymy ze stacją przeładunkową tą. Tego nie ma. I tego też nie ma. Przystanki zostaną, bo zawsze to jest jeszcze jakaś szansa, że może się to kiedyś przyda. No, wyładował 80 tysięcy prawie ma na pociągu, więc wyładuje sobie to ładnie na składzie. I teraz już będzie jeździł bezpośrednio do rafinerii, która powinna tutaj mieć bez problemu ropę w tym zbiorniku. Jak widać, się zbiera. A, jeszcze jedna rzecz. Tak jak mówiliście, dobudowałem sobie tutaj pompkę, żeby mi wyciągało tą masę bitumiczną do tego zbiornika. Żeby to szybciej może trwało trochę ten załadunek, nie wiem. Tak to on czeka za każdym razem, aż się tutaj ta masa bitumiczna nazbiera. A w tym momencie już ma to 200 ton i jak widać to nawet działa. Paliwa też trochę jest. Robotnicy są, teraz mają ropy od groma, więc myślę, że zanim on obróci w jedną i w drugą stronę, to już mu się uzbiera na cały pociąg tego towaru i nie będzie tu musiał stać i czekać na tym przeładunku na pełny załadunek. Zresztą on w sumie nie ma włączonego pełnego załadunku, ale i tak, wiecie, jak mu tak kapie po trochę, to on czeka, dopóki nie skończy i tak, więc... Więc i tak stał. Dobra, nieważne. Jedziemy z tym całym przemysłem włókienniczym dzisiaj, więc tak, jak to zrobić? Gdzie to w ogóle jest? Przemysł maszynowy? To nie to. Różne branże. Drzewny, odzieżowy, tak. I mamy tak, zakłady włókiennicze, które robią tkaniny z płodów rolnych, chemikaliów i prądu. Robią tkaniny i potrzebują 32 tony płodów rolnych i 12 ton chemikaliów na 10 ton tkanin. Ja pierdzielę. Wiecie, ile jest warte 12 ton chemikaliów? I jak długo się to robi w ogóle? Powiem wam, że w cholerę. Jednym słowem. Dobra, ale potem z kolei... Nie, momencik. Zużycie przy maksymalnej produkcji 20 ton płodów rolnych i 5,5 tony chemikaliów. No, dobre, okej. Okay. Magazyn mają na 32 i 12. No, to już lepiej. Dobra, a potem robią ubrania. 1-2 tony ubrań robią z 2,4 ton tkanin. Generalnie drogie te ubrania, ale... Ale gdzie go postawić, cholernika? Gdyby go postawić gdzieś w zasięgu tego miasteczka, to może by tu miał pracowników od razu. Chociaż pewnie mało i tak tych pracowników by było. No ale można by to miasteczko ewentualnie powiększyć troszeczkę. Pierdyknąć tu ze dwa bloki takie po stówce i będzie, nie? A tu by się nad rzeką to zmieściło, myślę, spokojnie. Tu byśmy dojazd mieli, tędy. Z miasta możemy się... No, dobre. Tylko teraz tak. Co oni tam potrzebują? Potrzebują
gdzie to było, różne branże, potrzebują płodów rolnych i chemikaliów, a ci już tylko tych tkanin potrzebują, więc to sobie tam na zmianę. A teraz kto to magazynuje? Magazyn zwykły? Płody rolne są, chemikalia są, tkaniny i ubrania są. Wszystko jest. Magazyn zwykły to magazynuje. No to gdybyśmy postawili magazyn najpierw... Powiedzmy, że magazyn stawiamy centralnie, na środku jakoś, nie? Powiedzmy, że tu. Do tego stawiamy teraz zakłady włókiennicze. Je byśmy sobie postawili, powiedzmy tu. A po drugiej stronie zakłady odzieżowe. Powiedzmy tu. Aha, teraz nie będę miał dojazdu do magazynu raczej, bo coś mi się wydaje, że tak nie przeprowadzę drogi, ale... Nie mówmy jeszcze nie. Chyba się uda. No. Oj Boże. Nie tak. Dobra, jeszcze raz. Tak będzie szybciej. Okej, tu. Tu. To przedłuż. Teraz to tu. O, sorry. Przepraszam was. Choróbsko się odezwało. A to tutaj. I co, nie mogę tędy? No nie rób sen. I to tutaj. No, pięknie. Mamy wszystko połączone. Rozpocznij zaplanowaną budowę. No i teraz oczywiście jeszcze połączenia międzyfabryczne. Stąd... Stąd tu. I stąd tu. No i też rozpocznij. No i teraz jeszcze jakby się udało drogę poprowadzić gdzieś do tego miasteczka jakoś, no to już by było w ogóle cudownie, ale jedyną opcją to jest chyba tędy poprowadzić. Z tym, że musiałbym tą ścieżkę wypierniczyć stąd. Więc zrezygnujmy z tej ścieżki chwilowo. I zróbmy tutaj na początku... Oni tu mają oświetlenie w ogóle jakieś? Mają, ale tylko na tej głównej drodze tu. No to nie, to zróbmy tu zwykłą asfaltówkę. O, ona sobie wyjdzie tędy, bardzo ładnie. Potem tu. Potem sobie pojedzie tutaj. I tu. I buduj. To biuro budowy zmiergieni się tu na pewno przywiąże do tego automatycznie, więc myślę, że tą budowę będą sobie robili powoli sami. A jeśli chodzi o tą ścieżkę, no to trzeba by było im może to odbudować w jakiś sposób i zrobić na przykład, nie wiem, tak, tak i na przykład tak. Ścieżki kupmy za ruble, będzie pan zadowolony. Okej. No i teraz będzie prawdopodobnie potrzeba większej ilości robotników. Oni wszyscy w tym momencie zapierdzielają na ten przystanek, prawda? No zdaje się, że tak. No to jeszcze zaplanujmy tutaj jeden przystanek autobusowy. Przystanek. A postawimy go tak bokiem. Nie będzie przelotowy, tylko będzie taki z boku. Okej. Tutaj niech stoi. No i tam sobie będą jeździli, mam nadzieję, autobuskiem. Później puścimy taki busik stąd tam, albo jakoś tak. Tu może jeszcze, tu się zmieści ewidentnie jeszcze jakiś blok. Ale to zobaczymy, ile będziemy tam potrzebowali pracowników i jak to będzie wszystko wyglądało. Na razie niech się buduje. Chociaż może ten blok jeden to byśmy im tu postawili jednak. Weźmy im taki bloczek jakiś, może nie taki całkiem wielki, jaki jest w podstawowej wersji gry, tylko jakieś takie... O, taki trochę coś mniejszego. Tu 100 robotników się mieści. Tu po 50. Zobaczmy, co jeszcze mamy. A tu jest 143. No, taki niewysoki bloczek, ale pojemny.
No i co? I mamy nierówny teren i infrastrukturę, prawda? No mamy, no. Teoretycznie on nie potrzebuje mieć dojazdu, bo zwykłe dróżki te dla pieszych wystarczą takiemu blokowi, żeby się wybudować i żeby w ogóle miał na przykład służby, żeby do niego dojeżdżały tam jakieś karetki czy coś. Więc nie potrzebuje połączenia drogowego, ale no, potrzebuje mieć miejsce, żeby go postawić. Czasami się tak udaje, co już pokazywałem na jakimś filmiku ostatnio, żeby go postawić, ale tutaj jest jeszcze nierówny teren do tego i w ogóle. Więc tutaj akurat nie obawiam się, że się nie uda w ten sposób. Będziemy musieli wyburzyć część linii energetycznej. I to sporą część chyba. Chociaż niedużo brakuje już, naprawdę niedużo. Istniejąca infrastruktura i nich ulia. W tym momencie, o teraz jest całkiem, aha tu jest na żółto, dobra. Gdybyśmy spróbowali tu wyrównać trochę terenu. Który to był? Ej, ej, ej. No ten. O, już się da. Okej. No i o to chodziło. Dobra. On ma połączenie ścieżką tam. O, teraz tutaj jeszcze mu zrobimy ścieżynkę. O, o, ciemno jest, nic nie widzę. No co ty mówisz, nie da się tu? Nie da się, bo nie ma tego punktu jakiegoś na środku, chociaż przed chwilą był. O! Jest, dobra. Zaplanuj budowę, dobra. No i tu będzie jeszcze jeden taki bloczek, więc tu będzie sporo ludzi. I jeszcze byśmy taki mały bloczek może tu zmieścili, taki na 50 osób. Z 4 robotników to może nie. 70, jakie to jest duże. No! Wchodzi jak tralala. Tutaj, o, i zrobimy tutaj, kurde, kawał miasta za chwilę. Z tej wiochy. Dobra, jeszcze sobie połączymy ścieżynki. Tak, tak. Tak. Buduj wszystko, okej. No, to będziemy mieli ewentualnie jeszcze pracowników, mam nadzieję. Ci już chyba nie dolezą tam na ten przystanek. W ogóle jaki on ma zasięg? No. No ci z tego dużego bloku to jeszcze może dojdą, ale ci z tego ostatniego na końcu to już raczej nie dojdą do tamtego przystanku. No więc nie wiem, czy nie będziemy musieli tu ustawić jeszcze jednego przystanku jakiegoś, ale to się da zrobić, nie ma problemu. Tu możemy na przykład walnąć przystanek jeszcze taki przelotowy i wtedy on będzie zbierał z ludzi z tej części miasteczka, tamten z tamtej części miasteczka. Puścimy busa po prostu stąd, tu i tam. Będzie git, będzie zbierał robotników. No ale nieważne, w każdym bądź razie wszystko jest ustawione. Będziemy mogli też w Miergieni na przykład w biurze budowy ustawić, żeby sobie brał pracowników z któregoś z tych przystanków, a nie jeździł do Luchaszyk po pracowników. W sumie mógłbym to już zrobić nawet. Więc tak zróbmy. Wpisało się? Tak, Miergieni mają dwóch. Okej. No bo tu zawsze ich tam jest kilkudziesięciu. No akurat nie teraz jest tylko pięciu, ale generalnie przeważnie jacyś są. Dobra, ruszyły jakieś ciężarówki już na jakieś budowy. No i to tu się droga ładnie buduje. O, już wirem już sypią. Dobra, co by było szybciej, to jeszcze dopiszemy to. Biuro budowy. Tutaj co możecie już budować? Możecie te ścieżki budować też chyba. Nie po... O, nie? Jak nie istnieje? A, no nie istnieje rzeczywiście. Bo jest połączone do tej ścieżki, a ona nie jest połączona do żadnej drogi. No więc rzeczywiście nie istnieje. Dobra, mieliście rację, faktycznie. No to tu jeszcze proszę. No i to chyba tyle, co mogę na ten moment.
Dobra, a jak tutaj? No, tu już wir wysypany widzę. Teraz asfaltowanie zostało. No to mamy dwie nowe budowy rozpoczęte i zobaczymy, jak to pójdzie. Węgiel się tu dostarcza, pociągi się nie kiblują, wszystko jest na semaforach pięknie ustawione, mijają się pięknie, tu jest 150 robotników, ten zabiera 166, więc prawie opróżni cały ten. Elegancja. Dobra. Jak nasze miasteczko tutaj się rozwija? Pokończyły się budowy. Ilu mamy robotników? No, elegancja. Dobrze, dobrze. Więc pozostaje nam teraz tutaj tak. Wybudować tu jeszcze stację benzynową, bo tu nie ma żadnej. A przyda się. Stacja benzynowa. Tylko gdzie? Tylko gdzie? Tylko gdzie? Tu mi kable będą przeszkadzały. Tu na wjeździe chyba wybudujemy stację benzynową. Okej. Drogę dojazdową, bo jest mała, to już kupimy. A zresztą stację też, bo ona też jest niedroga w sumie. 11 tysięcy rubli. Dobra. No i zostaje nam tu zorganizowanie transportu żywności i tak dalej, więc robimy to, co na początku odcinka. Czyli kupujemy sobie tutaj tak. A czy jest tu jakiś bar właśnie jeszcze? No. No to dobra, no to tak, potrzebujemy zamkniętą skrzynię, czyli już ustaliliśmy, że T138 jest najfajniejszy. Chłodnia, to sobie weźmiemy tą dużą, niech będzie. Chociaż nie, a dobra, już kupiłem. To jak kupiłem, to niech będzie. Do tego, a bo wiem, zamienimy tą dużą pośle do wiraw, a małą z wiraw pośle tutaj, bo tu jest mały dom handlowy, więc tutaj się nie mieści aż tyle mięsa. Chociaż ona w sumie działa trochę jak magazyn taki, nie? Jeśli stoi tam na wyładunku cały czas. Więc może być nawet. Dobra, mamy chłodnie, mamy dwie kryte, czyli mamy alkohol, żywność, mięso. Brakuje nam jeszcze cysterny do przewozu paliwa. I taką cysternę też kupimy. No i będzie. No i teraz jeśli chodzi o cysternę, dobra, wszystkie w ogóle. Kryta, kryta i skodzina. To możemy zamknąć. I jak już jesteśmy po prostu w tym miejscu, to już wszystkim im tutaj zróbmy przystanki. Więc tak, chłodnia będzie jeździła bezpośrednio tu. A, chłodnie zapomniałem, że już jest. Znowu kupiłem niepotrzebnie następną. Dobra, to chłodnia sobie na razie będzie stała i nic nie robiła. Kryta. Jedna kryta będzie jechała tu. Druga kryta będzie jechała do baru. Tak jest, bar. No i cysterna będzie jechała do stacji benzynowej. No i teraz tak. Przechodzimy do Miergieni. I tak, kryta jedna będzie jeździła tu. I tak, w Brapowej masz wyładunek żywności. A tu masz w Miergieni załadunek żywności. Przy czym w Brapowej oczywiście czekasz na wyładunek. Możesz jechać i najpierw jedziesz tu. Okej. Okay. Ten jest ustawiony. I teraz druga kryta to jest ta. Ty oczywiście też jedziesz tu. I Brapowa Bar masz wyładunek alkoholu. A na tym terminalu masz załadunek alkoholu. I w Brapowej czekasz na wyładunek jeszcze. Możesz jechać, tylko najpierw tu. Okej. Okay. No i cysterna, no to do Karnoe musimy do rafinerii. I rafineria tutaj i Brapowa stacja benzynowa masz. A, przepraszam, wyładunek, paliwko, czekaj. A w Karnoe załadunek, paliwko i nie czekaj.
Możesz jechać, z tym, że pierwsze do Karnoe. Okej. Mamy to ogarnięte, myślę. Więc możemy tu parę zmian wprowadzić. Czyli tak, w tym oto pięknym domu handlowym nie kupujemy już więcej żywności. Mięsa i tak już nie kupowaliśmy, dobra. W barze nie kupujemy już więcej alkoholu. Okej. I na stacji benzynowej nie kupujemy na pewno paliwa. A prąd jest, nie? Jest, dobra. Ilu mamy pracowników? 44 pracowników mamy. W porywach nawet do 50, z tego co widzę. No i bardzo dobrze. Tu jest 25 sprzedawców maksymalnie. Aha, jest teraz 6 na 10. Dobra, no to możemy tak zostać. Tu jest jeszcze na przykład szkoła i tu jest jeszcze przedszkole. To wszystko jest w miarę pojemne i wszystko się zgadza. Boisko piłkarskie, no widzę, że tam jeszcze trochę gości jest mało. Więc jakby chcieli, to mogą sobie pokopać w piłę. Dobra. No i teraz najważniejsza zmiana to jest taka, że chciałem tutaj puścić tramwaj, który będzie jeździł do tutaj na tą stację, a zamiast jeździć tam do Luchaszy głównego. No i problem tylko polega na tym, że trzeba tu będzie ustawić jakoś semafory, ale coś tu jest, widzę, już porobione, więc zobaczymy, jak to będzie działało. Muszę tylko znaleźć ten tramwaj. Najprościej będzie go znaleźć w ten sposób. O. Molna mała stacja i pokaż mi wszystkie powiązane pojazdy i to jest ten tramwaj. I on jedzie z Luchaszyk stacja na Molna stacja, a będzie jeździć stąd do Molna stacja. No na razie jedzie do Luchaszyk, to niech dojedzie. Niech już zabierze tych pasażerów stamtąd. A potem uskasujemy tę stację. No i w Brapowej oczywiście masz tylko załaduj i ładuj wszystkich oprócz pasażerów. Znaczy samych robotników w sensie. Dobra, on już prawie dojechał. No, są akurat niespoko te semafory ustawione już w końcu po wielu próbach. I te pociągi w miarę szybko się mijają. Nie muszą długo czekać. No, tu już jest trochę tych ludzi, więc szkoda by tego było nie wziąć. No, 55 załadował, dobrze. No i teraz możesz już zrezygnować spokojnie z tej stacji. Ok. Pięknie. No, pięknie się to mija wszystko, ładnie, ładnie na tym rozjeździe. Tutaj ma czerwone dopiero. Aha, bo tam tramwaj jechał, dobra, i tu puści. Przez Kutę sobie przejedzie, to już ostatni jego ten kurs tą trasą. No nie wiem tylko, czy on tam znajdzie drogę, czy ja mam wszystkie rozjazdy na pewno zrobione, dlatego chcę popatrzeć jeszcze, jak on tam będzie jechał. Wydaje mi się, że chyba nie mam wszystkich rozjazdów. No w każdym razie, jakbyśmy potrzebowali więcej pracowników tam w rejonie właśnie
No. W rejonie tutaj, Molnej, czyli głównie jeśli chodzi o elektrownię, bo to jest zawsze był problem największy, no to generalnie mogę jeszcze dobudować parę domków tutaj i tych pracowników będzie więcej. W tym momencie jest ich prawie 50, więc nie jest źle. W ogóle ile się mieści ludzi na tej stacji małej kolejowej? Stacja i mała stacja. Na małej stacji się mieści 600 pasażerów, więc nie ma problemu. 1500 na dużej stacji. No to okej. No to nie jest w takim razie problem samej stacji, tylko jest to problem... Ale tu by trzeba puścić jakiegoś busa albo od kogoś z pasażerami i uczniami, żeby jeździł. A może tramwaj jeszcze jeden? Kto wie? Można by. Ja myślę, że bus byłby lepszy. Chociaż mamy tory, to czemu nie puścić tramwaju? No można by tramwaj puścić, tylko pytanie, do której stacji? No gdybym... Aha. Już są jakieś tutaj, widzę, przerwy w prądzie. Mamy migotanie, uwaga. Jak... Nie no, tu jest max, czyli gdzieś mam po prostu źle popodpinane to wszystko. To jest za duże obciążenie którejś linii. Skąd oni mają prąd? Tutaj jest pytanie. No znajdź se tu coś teraz, kurde, balans. Tu idzie jakiś kablaron. Nie. Wydaje mi się. Tu są kable. I one idą do tego, dobra. A wszystko idzie z tego transformatora. No ale tutaj ten transformator ma mocy jeszcze od ciula, więc spoko. Tylko 5,5 MW na 13 czy 14 możliwych ciągnie nawet. I tak, jedna odnoga idzie bezpośrednio tutaj do tej stacji, która nam zasila trolejbusy. A tutaj idzie ten kablaron dalej, dalej, dalej i tutaj do tej podstacji. No i tutaj napięcie jest, mocy też nie zużywa tak znowu dużo, na połówce jest dopiero, chyba że w nocy ma takie duże zużycie, że to przekracza te 2 MW, które ta stacja może zrobić. No zobaczymy. Będę to musiał przyobserwować, jak będzie noc. Chyba że węgla tam nie ma jeszcze. Patrzyłem na ten węgiel, nie popatrzyłem. Nie, no węgla jest. Robotników też jest, więc chyba nie powinno być problemu. O, widzicie, i ten się zapultał, bo nie wie teraz jak podjechać. No właśnie, bo tutaj jest zjazd w tą stronę. Ale z tego toru, więc tu by musiał mieć inaczej semafory. Bo tu są jednokierunkowe, a on by tu musiał mieć dwukierunkowy. Przynajmniej ten jeden. Ale wtedy, jak będę tu miał dwukierunkowy, to on będzie mi, ten pociąg mi też będzie jeździł jakoś dziwnie. Chyba. Chociaż może nie. No, zróbmy tu dwukierunkowy w takim razie. Teraz powinien sobie spokojnie przejechać. Tak. Przejedzie. Sobie zmieni tor, przepierdzieli przez ten i potem tu. No i będzie elegancko. No ale gdybym chciał puścić tramwaj następny, no to obawiam się, że musiałbym pociągnąć drugą nitkę toru jeszcze. Żeby się one nie blokowały ze sobą. No to pomyślimy nad tym, a będziemy kończyć spokojnie ten odcinek już. Bo już trochę czasu trwa, także dzięki za oglądanie. Tramwaj działa? Zabiera robotników? Zabiera. 40 zabrał, nikt nie został, tak? Tak. I nawet tych pasażerów teraz nie ma tak dużo.
No dobra. To trzeba by było puścić drugą nitkę toru. A jak by to wyglądało jeszcze, jakbyśmy chcieli coś takiego przeprowadzić? Zelektryfikowane torowisko. No, tu da radę. Tu da radę. I tuż przed rozjazdem byśmy się połączyli, nie? Okej. No to ciekaw jestem, jak to będzie działało, jakbym chciał to budować, wiecie, za pomocą naszego cudownego pociągu do budowy torów. Tutaj sobie jeszcze zrobimy krzyżóweczkę. No i teraz potrzebuję tak. Potrzebuję tutaj chaina. A, nie mogę tutaj wystawić semafora. No to słabo. No to tutaj potrzebuję jeszcze zwykły. W tą stronę. Okej. No i wtedy bym potrzebował tak. Zwykły w tą stronę, a tutaj chaina w tą stronę. Okej. Tak by to chyba musiało być. Tory, rozpocznij. A, teraz ten biedak nie wie jak jechać, bo ma niewybudowany ten krzyżak. Ani resztę torów w ogóle. A nie. No to nie, przesadziłem trochę, za szybko to poszło. Dobra, dobra. To miej tu dwustronne. Zresztą wszędzie muszą być dwustronne, bo... No bo tak. No bo jak będzie budowa, no to będą potrzebne dwustronne. Dobra, na razie jedź tak. Potem się zobaczy. Teraz jestem ciekaw, co by było, jakbym tu przypisał budowę tego toru do tego biura. A, po pierwsze oni tam w ogóle nie dojadą, bo nie mają zakrętu w tą stronę zrobionego. Tymi torami. Więc to mógłby być problem. A, zapewne nie będzie to takie proste do zrobienia. Właśnie, tak się obawiałem, że to może być ciężkie. Dobra, no to wybudujmy to za kasę. Wybudujmy to za kasę jednak. 5000, 7500. 7500 i 7500. O, tutaj tylko 2800, taki króciutki odcinek. No i tu 41000 oraz tutaj 6000. No to myślę, że tak w granicach 100000 żeśmy na to wydali. Niecałe. No i teraz te semaforki sobie poprawimy jeszcze. Więc tak, tutaj potrzebuję chaina jednostronnego, tutaj potrzebuję zwykły jednostronny, tutaj potrzebuję też chaina jednostronnego w tą stronę, a tu potrzebuję zwykły jednostronny, w tą stronę, ok. No i teraz nie potrzebuję tego semafora tutaj raczej. Tylko bardziej bym potrzebował, żeby potraktować ten rozjazd jako jeden moduł, no to wtedy jest tak jak jest i teraz jest ok, nie? Na rozjazd może, znaczy na ten cały trójkąt może wjechać tylko jeden pociąg naraz. No i to powinno wystarczyć, myślę, bo tu aż tak dużego ruchu nie będzie.
No i wystawimy sobie, wybudujemy sobie jakiś tramwaj, wykupimy, znaczy. Tramwaj. Nie musi być jakiś bardzo pojemny. 60 na godzinę, który tu szybko jeździ? No ten. 70 na godzinę, 92 pasażerów. Bardzo dobry. Jeden taki wystarczy. Będzie jeździł sobie. No myślę, że może jeździć z tej stacji, bo tutaj jest lepsze dojście do szkół i wszystkiego. Spuścimy jeszcze ten tramwaj z tej stacji na tą stację. I tutaj będziesz zabierał wszystkich oprócz robotników. I tutaj to samo. Okej, okay, tylko teraz trzeba odczaić moment, żeby go wypuścić, żeby się tu nie poblokowało nic. No właśnie, niech te pociągi się tu rozjadą. Dobra, teraz chyba można. Tak, on sobie teraz pojedzie spokojnie na tamtym tym torem, przepierdzieli potem na ten tor i będzie git. Chyba. Zobaczymy, czy się to będzie blokowało, czy nie. Dobra, ja się z wami żegnam, jeszcze puścimy sobie widok z pociągu na koniec. Niech zrobi tą trasę w jedną stronę przynajmniej. A my się widzimy w następnym odcinkach, w następnych filmach. Dzięki bardzo za oglądanie. Cześć! A, nie jest tak lekko, bo jest jakiś problem. Czemu on nie może pojechać tam? No dobra, zastopujmy i przeanalizujmy. Co go powstrzymuje przed pojechaniem tędy? Nie wiem. Aha, wiem, nie ma tutaj, nie ma zjazdu. Dobra, już wiemy, co chodzi. No, tutaj ma zjazd tylko z tego toru tu. A nie ma zjazdu z tego toru tu. No to dobudujmy mu. Musiał iść jakoś tak. Chyba żeby... No dobra, niech będzie tak. Okej. Okay. Dobra, to teraz już się powinno udać, mam nadzieję. Tak, załapał sytuację. No, jeszcze raz się żegnam. Cześć, na razie, cześć.